Siemanko wszystkim, z tej strony Urban, witam Was serdecznie w trzeciej części Beats Tutorials by Urban. Po ostatnim wideo, w którym zajmowaliśmy się werblem, czyli ekwalizacją i kompresją, chciałbym pokazać, jak zrobić bas taki, jak zrobiłem w tym bicie. Zapraszam. No to zaczynamy. Ekwalizację i kompresję naszego basu. Jak widzicie tutaj, ja już mam wrzuconą ścieżkę basu i próbkę sampla, która pochodzi od Reason Electric Bass. Możecie ją kupić za około 100 euro. Możecie także zajebać, chociaż tego nie polecam. No ale cóż, przejdźmy do naszej kompresji, którą standardowo zaczniemy od niskich tonów. Niskich tonów, które dla naszego basu będą wynosiły około 60 Hz i podbijemy je do około 8 dB, bo chcemy uzyskać fajny efekt dobrego, takiego tłustego basiwa. Ok, leci sobie to tak. Teraz przejdziemy do naszych niskich, średnich tonów, dla których frequency będzie wynosiło 350 Hz. 340, 350. I utniemy troszeczkę gaina w okolice minus 3 dB. I nasze Q-value będzie wynosiło około 2. Q-value, czyli ten taki lejek, który ma być bardzo cieniutki. Ok. Teraz przejdźmy do wysokich, średnich tonów i nasze frequency będzie wynosiło tam 850 Hz. I podbijemy naszego gaina aż do 8-9 dB. I nasze Q-value będzie wynosiło około 0,80. No i leci sobie to tak. Już słychać, że ten bas jest bardziej tłusty, z fajnym punchem. No i na koniec wysokie tony, dla których frequency będzie wynosiło 5 kHz. I podbijemy też wysoko, bo do około 6-7 dB. Ok? No i mamy naszą ekwalizację, która brzmi tak. A bez ekwalizacji brzmi tak. Płasko, bez żadnej tłustości, po prostu chujowo. Ok. No to czas na kompresję. Standardowo ja używam M-class kompresora. No i nasze ratio zostanie tak jak jest, czyli 4 i 1. A my przejdziemy do ataku, który będzie wynosił 50 milisekund. O, tak jak właśnie było tutaj. No i tak samo zrobimy release. 50 milisekund. Znaczy sobie to tak. Ok. Nasz threshold ustawimy, żeby gain był w okolicach 3, minus 3 do 6 dB. Sobie tu go ustawimy, zobaczymy, gdzie on jest. Zrobimy 4 i threshold wynosi minus 25 dB. No i na sam koniec dodamy troszeczkę głośności na wejściu i wyjściu do około 2 dB na wejściu. I mamy naszą kompresję i ekwalizację basu z numeru Słowo Boże odpicha. Tak brzmi z. A tak brzmi bez niczego.
Bez. Easy. No to na tyle, jeżeli chodzi o trzecią część Beats Tutorials by Urban. Ja zapraszam Was do oglądania moich ostatnich wideo Stopy oraz Werbla. To Wy także możecie pomóc mi w tym, co będę robił w następnym odcinku. Mianowicie piszcie do mnie na Facebooku, piszcie do mnie w mailach to, co chcielibyście usłyszeć. Kurwo jebana, przestań walić tym młotkiem. Dziękuję. No i co? Facebook, moja strona, zapraszam. Urban, pozdrawiam.